Świat, Colorado i Waszyngton, legalnymi zagłębiami marihuany. Colorado i Waszyngtonie palenie marihuany jest legalne. W ostatni czwartek zapadły tu wiążące decyzje, donosi ABC News. W kraju rząd federalny marihę można zalegalizować w całym kraju. Stany Waszyngton i Colorado przyjęły już w listopadzie 2012 roku ustawy o legalizacji konsumpcji i sprzedaży marihuany. Zapisy ustawy obejmują swoim zakresem tylko dorosłych powyżej 18 roku życia. Mimo wprowadzonych zmian, pracodawcy w obu stanach czekali na reakcję i ostateczne opinie rządu federalnego i wykładnię prawną. Ustawy federalne obowiązujące w całym kraju nakazują bowiem ściganie z mocy prawa ludzi palących, uprawiających i sprzedających marihuanę. Zarówno Colorado, jak i Waszyngton dopracowują jeszcze akty wykonawcze do systemów jasno precyzujących zasady licencjonowania plantatorów marihuany, naliczania im podatków, sprzedaży detalicznej i wielu innych aspektów wypływających z legalizacji narkotyków miękkich. Przepisy mają być jasno określać prawa i obowiązki wypływające z nowego prawa, a to dlatego, że naruszenie jakichkolwiek zapisów ma skutkować obecnością prokuratorów federalnych. Colorado i Waszyngton są pierwszymi stanami, gdzie pilotażowo zalegalizowano marihuanę i to właśnie tutaj, jak informuje ABC News, będą prowadzone wzorcowe próby regulacji systemu. Posiadanie i sprzedaż marihuany jest nadal nielegalna w innych stanach USA, chociaż w niektórych zastosowano łagodniejsze lokalne przepisy. Taki proceder obniżenia restrykcyjnych przepisów dyskryminujących osoby posiadające, sprzedające zioło obserwowany jest szczególnie tam, gdzie organy ścigania nie są traktowane priorytetowo. W samych Stanach Zjednoczonych coraz więcej osób domaga się legalizacji marihuany. Pojawiają się nawet ruchy dążące do rozszerzenia tego typu zezwoleń na inne stany. W Oregonie i Kalifornii zawiązały się nawet na fali dyskusji o legalizacji inicjatywy wyborcze. Ożywają też środowiska zdecydowanych przeciwników legalizacji konsumpcji i plantacji zioła. Argumenty, jakimi szafują, są nadal bardzo ważne. We czwartek Departament Sprawiedliwości zapowiedział, że nie będzie ścigać osób za przestępstwo związane z posiadaniem marihuany w tych stanach, gdzie konsumpcja i sprzedaż czy uprawa jej są legalne w świetle prawa. Ten sygnał odebrano jako zapowiedź końca restrykcyjnego prawa traktującego posiadanie marihuany jak zbrodnię. To na pewno wydaje się być potencjalnym początkiem końca, powiedział Paul Armantano, zastępca dyrektora w Hall pod Lobby Group NORML, wspierającego środowiska domagające się legalizacji marihuany. Środowiska zabiegające o legalizację marihuany w kraju stoją na stanowisku, że gdyby rząd federalny uwolnił wszędzie prawo względem narkotyków miękkich, nie byłoby powodu, żeby angażować i tak szczupłe zasoby Departamentu Sprawiedliwości do ścigania ludzi za palenie czy uprawę marihuany. To wydaje się być jasnym przekazem wysyłanym stanom i państwom dotyczącym prawa zakazującego palenia, uprawy i sprzedaży marihuany, która w opinii większości ludzi używających jej i części pracodawców nie powinna być nielegalna. Zamiast karać bez przekonania i budować system nierespektowanych zakazów, może lepiej poeksperymentować z różnymi systemami regulacyjnymi i licencyjnymi oraz systemami sprzedaży detalicznej konopi, powiedział ABC Armantano. Richard Collins, profesor prawa na Uniwersytecie w Colorado, powiedział, że notatka DOJ-a, która tak cieszy środowiska walczące o legalizację marihuany, wskazuje wyraźnie, że rząd federalny skłonny jest tylko odejść od ścigania za zbrodnię posiadania czy dystrybucji marihuany w Stanach, gdzie istnieje solidny system regulacyjny dla tego typu usankcjonowań. I dodał, inne stany, które chcą się wzorować na systemach wprowadzonych w Colorado czy w Waszyngtonie, najpierw muszą w zapisach praw lokalnych stworzyć odpowiednie podwaliny dla legalizacji marihuany i uzyskać dla nich akceptację społeczności lokalnej, wyrażonej poprzez głosowania i to może być dla nich nie lada wyzwaniem, podkreślił. W Colorado i Waszyngtonie rozpoczynają się prace nad skonfigurowaniem systemów regulujących w obu stanach zasady sprzedaży, licencji dla rolników zezwalającej im na uprawę marihuany, a także zasad nadającym prawo produkcji i sprzedaży detalicznej zioła. Trwa dyskusja na temat podatków od marihuany, a z pierwszych wniosków wynika, że marihuana będzie prawdopodobnie opodatkowana na każdym etapie, to jest w chwili rozwoju, przetwarzania i sprzedaży.
Zarówno w Colorado, jak i Waszyngtonie legalizacji dokonali obywatele bez udziału w wyborach przedstawicieli. Ludzie wykorzystali tutaj inicjatywę obywatelską i zmusili rządzących do jej zastosowania, zauważa Collins. W krajach, które nie mają ustawodawczej inicjatywy obywatelskiej, walka będzie trudniejsza. Przegłosowanie legalizacji wymagać bowiem będzie takiego doboru przedstawicieli, aby podczas głosowania uzyskać większość. Trudno skompletować taki zestaw, powiedział ABC Collins. Armantano jest bardziej optymistycznie nastawiony do sygnału, jaki jego zdaniem napłynął w sprawie legalizacji marihuany. Porównał przekaz płynący z oświadczenia Departamentu Sprawiedliwości do zapowiedzi sprzed wieku rządu federalnego, kiedy to podjęto działania znoszące prohibicję. Na teraz mamy pierwszy jasny komunikat od rządu świadczący o tym, że nie będzie stać na drodze stanom, które chcą wprowadzić alternatywne systemy regulacyjne w miejsce zakazu federalnego, powiedział Armantano. Armantano jest zdania, że w najbliższym czasie, to jest w ciągu roku do 3 lat, do Colorado i Waszyngtonu dołączą i inne stany. Uważa, że w tym czasie legalizacja marihuany wprowadzi 5 lub 6 stanów, wzorując się na prekursorskich działaniach tych władz. Jim Pasco, dyrektor wykonawczy największego związku zawodowego policjantów USA, był zadowolony z decyzji Departamentu Sprawiedliwości. Twierdzi, że rozmowy z kierownictwem dopiero się zaczynają. Zadeklarował otwarcie na dyskusję na temat korzyści wypływających z takich zmian. Chciałbym powiedzieć, że na pewno zdecydowana większość stróżów prawa sprzeciwia się legalizacji, podkreślił, ale to nie znaczy, że nie jesteśmy gotowi do rozmowy na ten temat. To jest z naszego punktu widzenia otwarcie bramy dla narkotyków i z całą pewnością ciężar głosów przeciwnych w rzeczywistości jest poważnym tu argumentem. Chcemy rozmawiać, twierdzi Joy, o ich procesie myślenia i naszym poszukiwać kompromisowych rozwiązań, zaznaczył. Z naszego punktu widzenia to sprawa status quo i nie chcemy przykładać do niej większej wagi. Główny aspekt, jaki podnoszony jest przez władze, to sprawa uruchomienia nowych możliwości gospodarczych w dobie kryzysu. W Colorado i Waszyngtonie legalna będzie więc nie tylko konsumpcja, patrz palenie marihuany, ale uprawa marychy, produkcja i sprzedaż detaliczna. Samorząd ma zarabiać na sprzedaży licencji, gospodarka na obłożeniu każdego z tych etapów uprawy, przetwórstwo i dystrybucję odpowiednim podatkiem. Dwa legalne zagłębia marihuany w USA mogą zdecydowanie zmienić oblicze narkobiznesu w tym kraju i z pewnością nie pozostanie to bez wpływu na finanse podziemia mafijnego. Mój serwis.blogspot.com